Hej, mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na piękny nowy vlog z dzisiaj prawdopodobnie. Dziś jest mój pierwszy dzień na uczelni, znaczy zajęcia na trzecim roku psychologii. No to, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że mi też się spodoba, a teraz lecę do śniadania. Pierwsze śniadanie w tym roku akademickim. I nie muszę się śpieszyć, mam zajęcie na 8, a mam wydział 5 minut drogi stąd, więc po prostu cieszyć się. To jest coś niesamowitego. Dobra, ja właśnie lecę na zajęcia, jestem gotowa na nowy rok akademicki. No tak powiedzmy, że w 90%, ale dzisiaj jestem 100% gotowa. Lecę na pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że będą super, no i że kolejne też, i że potem następne też, i kolejne jeszcze też. Więc lecę, jest za 12:08, więc już muszę wyjść, żeby się nie spóźnić na zajęcia, bo wiem, gdzie jest sala, ale mogę się pomylić. Mamy nowy budynek, więc po prostu każdy teraz będzie chodził, gubił się, latał i szukał szczęścia w tym budynku. Więc cóż, lecimy na pierwszy dzień zajęć. Pierwszy dzień zajęć za mną. Ogólnie okazało się, że prowadząca napisała z maila, że odwołuje 2 dzisiejsze zajęcia, po prostu ma L4 i nie jest w stanie ich przeprowadzić, ale spokojnie, spokojnie, musimy je potem nadgonić. Więc miałam dzisiaj 2 zajęcia, 2 ćwiczenia, mam już 2 projekty grupowe, super, po prostu genialnie, oba prezentuję w jeden dzień. Jeszcze lepiej, czy za 2 miesiące, no ale wciąż to jest jeden sam dzień. Ja teraz właśnie byłam w sklepie na małych zakupach, bo musiałam kupić m.in. papier toaletowy, coś do jedzenia i właśnie tak sobie poszłam. No i teraz będę siedziała w pokoju i spróbuję zrobić obiad, bo mamy kuchenkę indukcyjną, a moje naczynie, moje garnki chyba nie współpracują z tym, albo ja nie potrafię włączyć tej kuchenki indukcyjnej. Nie mam pojęcia, bo robię wszystko dobrze, a nie działa. A więc pewnie któryś dzień będę musiała skoczyć, znaczy tak muszę skoczyć do Auchan, Uchłom, nie wiem, od zależności tam jak mówicie, ja mówię po prostu Auchan. I tyle. Muszę kupić kilka rzeczy jeszcze, więc pewnie garnki też znajdą się na tej liście. No i dzisiejszy dzień minął dość szybko. Byłam zmęczona, bo po prostu jestem osłabiona jeszcze, jak nie do końca wyzdrowiałam. Ale no cóż, budynek jest genialny. W sumie może go Wam jutro pokażę trochę więcej, bo dzisiaj jakoś tak posłuchałam na te zajęcia i potem wychodziliśmy i gadaliśmy z grupą. Jednak się nie widzieliśmy dość długo. No i też tam jeszcze musiałam kilka spraw pozałatwić, też tak po prostu ten czas szybko mi minął bardzo. Więc może jutro się uda, zobaczę, oby tak, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No i też szukam rzeczy, bo coś zgubiłam, ale nie wiem, dobra, nieważne. Więc ten semestr będzie intensywny, już to czuję, ale będzie super. No i dzisiaj może zrobię pranie, zastanowię się jeszcze, czego robić dzisiaj, czy nie. No i też idę jeść. Uwaga, jakoś włączyłam kuchenkę, więc działa i chyba nawet tak graje mi, więc super. Dobra, to w sumie szybko Wam pokażę moje zakupy, bo ja zawsze lubię oglądać czyjeś zakupy, jak ktoś coś kupuje. No tak, kupiłam sobie 3 bułki, do tego płatki owsiane, stwierdziłam, że będą dobre na śniadanie. Sobie je dzisiaj pewnie zanurzę w wodzie, mlekacze zaleję, posyję mlekiem. Kukurydza, czyli standardzik. Wziąłam jakiś taki ogólnie ekspresowy makaron, bo nie byłam pewna, czy mi kuchenka dodziała, czy nie. Jakbym nie wiedziała, to po prostu miałam pomysł, że zaleję to wrzątkiem i jakoś sobie, żeby po prostu było jadalne, ale w sumie mogłam kupić normalny makaron. Standardowo też tuńczyk, tak jak zawsze kupowałam na studiach. No i wzięłam sobie jeszcze ziemniaki, bo jakoś tak mi się zachciało ziemniaków. 2 marchewki. Sos teriyaki, ale sos teriyaki o smaku barbecue, zawsze zrobił w honi. Zobaczymy, czy będzie dobry, czy nie. W USA bardzo smakowało mi sos teriyaki właśnie, więc widziałam, że tutaj też sobie wezmę. Jak mi nie zasmakuje ten, to jeszcze był szczotkowy, ale szczotkowy stwierdziłam, że nie chcę. A ja nie, to po prostu kupię zwykłe teriyaki, więc jestem ciekawa, czy ten będzie pyszny, czy będzie tylko ok i mało jadalny. I cebulę. Więc to są wszystkie moje zakupy. Teraz
lecę robić obiad, zrobiłam sobie już kawę, w ogóle rano mi nie działał ekspres, nie wiem w ogóle co się stało. Teraz mi już zadziałał, więc porządkowałam już kawę z ekspresu, no i działają mi moje naczynia na indukcyjnej, na nieindukcyjną chyba, one są chyba nie na indukcyjnej, nie mam pojęcia, ale działają, to jest najważniejsze. Czyli tak odchodzi mi więcej koszt 150 zł, 200 na naczynia, więc juchu. Dobra, a ja teraz lecę gotować. I w ogóle jeden ten pokój jest genialny, ja się nim nadal zachwycam. Jest świetny. Cóż, dziś będzie chyba szczęśliwy dzień. Właśnie rozlałam kawę z termosu, bo zapomniałam zamknąć go. Po prostu położył mi się plecak i się wylała kawa. Polecam bardzo, więc muszę to szybko posprzątać. Więc ogólnie może dziś uda mi się pokazać wam więcej mojego nowego wydziału. Mam nadzieję, że się uda, a ja wlecę, bo jestem tak, po prostu muszę teraz wyjść, żeby się nie spóźnić. A mam dziś zajęcia z panią dziekan, więc wolałabym się nie spóźnić. Jeszcze muszę zobaczyć, jakiej mamy w ogóle sali, bo nie wiem, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo ta kawa mnie trochę wybiła z rytmu. Rozlana po prostu, no będzie dzisiaj na pewno bardzo fajnie. Ja to się jeszcze w pokoju ogarniam, jeszcze nie mam tego tak ułożonego. I w końcu muszę zrobić pranie, więc mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda, po prostu będzie mi się chciało. Ale to zobaczę później, a ja lecę właśnie wiązać buta, więc bye bye. No, więc pada, więc piękna polska jesień przed nami. Jestem po zajęciach, byłam w bibliotece, bo uwaga, zgubiłam książkę i musiałam zapłacić karę za nią. 60 zł, więc dobrze, że nie 600. Że to była taka mniejsza książka, nie jakaś podręcznikowa, tylko po prostu mniejszy podręcznik. Więc chociaż tyle, miałam do wyboru tak, albo kupić sama tę książkę. Stwierdziłam, że lepiej już zapłacę, niż potem jeszcze się męczyć z zamówieniem i nie wiadomo kiedy dotrze i ile jeszcze będę mieć płaty za nieodanie książki. Ojejciu. Jest ciężko. A teraz lecę do pokoju, bo mam okienko, zrobić sobie obiad i wracam na zajęcia. Lecę właśnie na zajęcia, na ćwiczenia. Mam teraz ćwiczenia. Biorę mój plecaczek, no i wychodzimy. Dziś jest taka szara bura i ponura pogoda. Przez to jestem dość zmęczona. Ogólnie wypiłam dzisiaj już nawet drugą kawę, bo tajna mi się rozlała. I jestem nadal zmęczona. Spałam dzisiaj dość sporo. Więc nie wiem, co się dzieje, ale może jutro pójdę na basen, tak się zastanawiam. To byłoby dobre. No i pada też oczywiście. Fajnie, bardzo fajnie. Lecę. Ogólnie jestem właśnie w biurze, czyli samorząd i te sprawy. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał z kilku ostatnich dni. Jak tak, i zostańcie tam w moim świecie, w moim życiu i do zobaczenia następnym.